Siemanko, siemanko, Sebastian z tej strony. Miło mi jest Was witać w 37. odcinku programu Felgoznawcy. Dzisiaj kolejna propozycja z naszego sklepu. Jota Wheels model YP2 w kolorze Black Glossy Tint. Produkowana w technologii Hybrid Forge. Dzięki tej metodzie felgi są lżejsze i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Felga dostępna jest w 20 calach w dwóch szerokościach 20x9 i 20x10,5. Nie posiada jeszcze nawierconych otworów, ponieważ rozstaw, jak i offset, czyli ET, dobierany jest do Waszych indywidualnych potrzeb. Podajesz nam model, rogi, moc samochodu, a my dobieramy odpowiednie parametry. Na pewno dodatkowym plusem tej marki będzie możliwość zakupu na pojedyncze sztuki, jak i konfiguracja czterech felg jednakowej szerokości. Wszystko w zależności od tego, jakie masz potrzeby. Możesz kupić 4 felgi 9-calowe, bądź 4 felgi 10,5-calowe. Zerknijmy teraz na to, na czym zależy nam najbardziej, czyli jakość wykonania. Felga jest 20-calowa o szerokości 10,5, w kolorze, jak już wspomniałem wcześniej, Black Glossy Tint, czyli wnętrze felgi jest w ciemnym połysku, front polerowany, pokryty oczywiście bezbarwnym lakierem. Nie jest on do końca srebrny. Ta warstwa polerowana jest również ciemna. No, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Ramiona wyprofilowane na zewnątrz. Dość sporo miejsca na zacisk. Środkowy dekielek aluminiowy. Również w kolorze felgi. Wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie. A jakość wykonania oceńcie sami. Felga ma dość ciekawy concave, który zaraz sobie zmierzymy. Ramiona wyprofilowane na zewnątrz i to, o czym mówiłem wcześniej, dość sporo miejsca na zacisk. Jeśli masz jakieś olbrzymie heble, a robisz projekt, zakładasz 4 felgi 10,5-calowe, no to na pewno będzie to dodatkowy plus. A wklęsłość wynosi, moi drodzy, dokładnie 6,2 cm. Zaglądamy do wnętrza naszego modelu YP2. Wszystko wykonane naprawdę bardzo fajnie. No, tych oznaczeń na czarnym kolorze nie będzie aż tak widać, ale spróbujmy. Max load 780 kg. Produkcja made in Taiwan. Offsetu i rozstawu nie ma oczywiście bitego, ponieważ jeszcze jest nieznany. I tutaj wielkość felgi też nie widać, ale jest to 20x10,5. I jeszcze szybciutko waga na urządzeniu, które przeważnie każdy z nas posiada w domu. 20x10,5 pokazuje 14,2 kg. Zapewne waga oczywiście zależy też od offsetu, jaki ma dana felga. Sądzę, że Jota Wheels model YP2 będzie naprawdę świetnym wyborem pod wieloma względami. Jeśli masz dodatkowe pytania, oczywiście zachęcam do pozostawienia komentarza pod filmem. Postaram się jak najszybciej na niego odpowiedzieć. A jeśli nie wybrałeś jeszcze felg do samochodu, skontaktuj się ze mną telefonicznie bądź też poprzez formularz, który znajdziesz na stronie smrims.pl. I pamiętaj jeszcze o jednym. Zalajkuj, obserwuj i podziel się tym materiałem ze znajomymi. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Widzimy się w następną niedzielę. Trzymajcie się, cześć!